zrobić. Przymierza. I prawie trafia, więc nie mamy póki co zwycięzcy, więc gramy do pierwszego trafionego kosza najwyraźniej. A, swoim wypadło, ale mam informację, że nie. Pan Stanisław? Blisko, coraz bliżej. W takim razie teraz kto pierwszy trafi, wygrywa. A więc Urząd Miasta! A my rozpoczynamy turniej. Dziękujemy panu burmistrzowi, dziękujemy panu dyrektorowi. Mikołów. I mecz rozpoczęty. Basket Mikołów w białych koszulkach, Edge w koszulkach czarnych. I już. Pierwsza akcja za nami, teraz przy piłce Edge. I rzut z dystansu. I od razu skutecznie. Przypomnijmy szybciutko, że w turnieju mamy 12 zespołów po 6. Mamy grupę A i grupę B. W grupie A mamy zespoły Edge, Łabędy Cavaliers, Basket Mikołów, SP9 w Ciechocinku, Basket Łazińska i Witosa Team. W grupie B mamy Basket Mikołów 2, Ogórki Team, Oklahoma, Złoty Liść, Manhattan i On The Edge. Z każdej grupy wyjdą po 2 najlepsze zespoły, które następnie zostaną rozstawione w półfinałach. I ich zwycięzcy wejdą do wielkiego finału. Mecz na boisku w grupie A rozpoczął się nieco później, a więc i nieco później się zakończy. Jest koniec pierwszego meczu. I rozpocznie się mecz drugi, w którym zmierzą się zespoły Oklahoma kontra Złoty Liść. A więc zespoły Oklahoma i Złoty Liść za chwilkę na boisku B rozpoczną swój pierwszy mecz i rozpoczną turniej. A póki co mecz na boisku w grupie A jeszcze trwa, ale też już powoli zmierza do końca. Sędzia spogląda na zegarek, a to oznacza, że lada chwila odpiszcze koniec tego meczu. Koszykarskiego, a jest to dla dzieci wieku od 6 do 10 lat, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczyn. W wieku od 6 do 10 lat, powtórzę, zapraszamy tutaj do niebieskiego. Pan Biasio, obręczy i Złoty Liść będzie rozgrywał swoją akcję. Złoty Liść sprawdza się doskonale pod koszem, nie mają sobie równych. Izabeli Krawasz. Basketem Mikołów, a Złoty Liść. Basket Mikołów kontra Złoty Liść. Basket Mikołów 2 kontra Złoty Liść na boisku B. Basket 3 osobisty, który wykazał był skuteczny. 8 minut po meczu z automatu jest uznany za zakończony. A jeżeli stąd też mieliśmy szansę na taki wynik jak 15 do 5 w meczu pomiędzy Edge a Basketem Łazińskim. Basket Mikołów, a więc miejscowe chłopaki kontra SP9 w Ciechocinku. Te teraz nie w Ciechocinku, nie tylko wypoczywają, ale i grają ostro.
Zespoły Soteliści, Manhattan 27, a w drugim meczu basketball finału. She told me psychological. Sobie wyczuć te popisy? Jest żółt po stronie Andrzeja Czarniaka, jest zbiórka. Od kontroli. I on jest. Skuteczne. W rękach drużyny Edge. GG. Połamana paska od ciebie. Efektowne kozły, lejście pod kosz. Są punkty. Grupę wygrało, przepraszam, Edge w tej grupie wygrało 3 mecze. Bo tyle też ich rozegrało. Mieliśmy zmianę w zespole Edge, strzelił dalej, w jego miejsce pojawił się John. Teraz przy rozegraniu Majka. Skutecznie bronią i teraz oni będą zdobywać. Szukać szansy na zmianę swoich podpuszczy. SP9 Ciechocinek, teraz na tarciu. Są punkty dla Wyrku. Teraz czym odpowie Edge?